Siemanko, witam Was w drugim sezonie przebudowy Walencji na moim kanale. Dzisiaj odcinek trochę dłuższy niż ostatni, bo aż 16 minut, ale to się też wiąże, że będzie jeden mecz na tym odcinku. Jaki? Dowiecie się oczywiście dalej, jak w tytule pierwsze trofeum ze znakiem zapytania. Może właśnie w tym odcinku uda nam się zdobyć pierwsze trofeum w tym serii. Ja Was zapraszam do lajkowania filmu, subskrypcji, jeśli jesteście nowi. Zapraszam na Instagrama, Facebooka, na Discorda, a my przechodzimy do odcinka. Tutaj pokazałem Wam mój skład. Myślę, że warto by ku było kupić kogoś na lewą obronę, takiego rezerwowego, jakiegoś napastnika rezerwowego, kogoś może do środka pola i na skrzydło, więc w tym odcinku się tym zająłem. Piszcie mi śmiało w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć jeszcze tej serii, oprócz mojej długiej listy, którą mam. Te propozycje dodam do piątkowego odcinka, no i zobaczę, czy przeprowadzę transfery. Na koniec odcinka dowiecie się, ile mam milionów na trzeci sezon, więc pomału też będę kupował zawodników z mojej listy albo kogoś nowego, kogo dopiszecie. Na początku kupujemy mega talent meksykańskiej piłki Jose Maciasa Chivas. Następnie uderzyłem po obrońcę środkowego Pau Torres, to naprawdę piłkarz o dużym talencie i myślę, że z Coatesem może stworzyć naprawdę idealny duet obrońców mojej Walencji. Tutaj przejdźmy do negocjacji z Emerym. Siemaneczko mordo, jak tam u ciebie, jak tam zdrówko? No i zatem usiądźmy sobie, może whisky, ale nie, tutaj whisky nie weszło w grę. 35 milionów kosztuje Pau Torres. No i tu mi znowu coś plumka, sorry za to, jak to słyszycie. Więc ja zaproponowałem 35 i dyszkę. Oni chcą 55 i 10% od sprzedaży, więc trochę zbijam tą kwotę. Jak oczywiście 44 miliony. I nadal chcą 47. To jeszcze nie jest taka zła kwota. A postanowiłem ją skontrować o 2 miliony, bo czemu by nie? I 45 milionów i 10% od przyszłej sprzedaży. Ander Barantexa. Nie wiem, jak się to czyta. Bardzo utalentowany skrzydłowy z Realu Sociedad. Ja mam wrażenie, że już o nim z 5 lat słyszę. No i 15 milionów, 15 400, i taką właśnie kwotę przychodzi. Myślę, że to piłkarz, który się może bardzo rozwinąć. No i zmiennik Jose Gay, Nuno Mendes, który ma potencjał, może grać na Elo, LP, więc Mendes jest naprawdę takim piłkarzem wszechstronnym. Tutaj chciałem trochę zaoszczędzić, więc zaproponowałem Manu Vallejo, 14 milionów i 27 milionów oni chcą. Ja trochę zbiłem tą kwotę, więc trochę zapłaciłem mało, a Manu nie będzie jakoś bardzo potrzebnym piłkarzem tej serii. 24 miliony plus wartość Manu, czyli łącznie 38 milionów. Tutaj kupuję Joaquina. Joaquin to jest piłkarz, który może grać na SO, SP i SPD. I właśnie na takim zawodniku mi zależało wszechstronnym, który się jeszcze może rozwinąć, który no, jest młody, 25 lat. Ja jestem od niego starszy o 2, więc może się rozwinąć. Tutaj ciężkie negocjacje były, bardzo ciężkie negocjacje z Realem Valladolid. Tutaj 21. Oni chcą 25, a ja nie mam tyle, więc szukałem piłkarza, którego bym mógł im dać w zamian. Ciągle mniej dawałem, mniej. Oni chcą nadal więcej niż mam. I takie negocjacje właśnie to wyglądało. Bardzo ciężkie. Dałem 23 miliony? Jezus Maria. Myślałem, że już pomału kończymy tę negocjację, a ja tu widzę, że nie. 24 400, nie znajdziemy przedstawionej ceny, a ja bardzo chcę tego Joaquina, bo to naprawdę piłkarz, który się może przydać, zagrać na kilku pozycji. Mogłem to trochę wyciąć albo zwiększyć czas, żeby szybciej to szło, ale tego nie zrobiłem. Tutaj zaoferowałem Jana Moncala, Jona, 18 milionów. Wiem, że przez tą negocjację jest strasznie długi, przez to będzie trochę ten odcinek. No ale dobra. Tak wyszło. Postawiłem, że pokażę Wam wszystko nieskrótowo, że nie jest tak łatwo. I tutaj szukałem piłkarza, którego mogę dać. No i w końcu chyba trafiłem. Tutaj patrzę na bramkarzy, środkowy obrońca, boczny obrońca. No nie było kogo z bocznych. Więc strasznie długi segment ten transfer. Wiem, jak wam się to. Jeśli wam się to nie podoba, to przepraszam was za to.
No ale no, Jorge Sanz. No i w końcu się udało, ja wiem, to był taki trochę nudny moment tego odcinka, a jeśli nie, to spoko. No i dobra, tutaj ustawiam Nuno Mendesa, żeby grał na lewej obronie i daję mu ofensywny cofnięty skrzydłowy. Postawiłem od razu tym piłkarzem, który kupiłem, dać jakieś cechy. Możecie powiedzieć, że przedłużam trochę ten odcinek, ale 15-16 nie jest tak źle. Ja chcę standardowo robić po 10 odcinki, góra 15. W tym odcinku trochę więcej pokazuję, jak nie ja, bo zazwyczaj takich rzeczy nie pokazuję, to stwierdziłem, że wam pokażę. Czemu nie? No, Pau Torres, kogo tam? Joaquina chyba, nie? Joaquina tak, chcę zrobić SPD, ale to będzie tak długo czasu zajmowało. Jak widzicie, tyle tygodni. Bym musiał chyba ciągle grać i być mega formy, to by to szło szybciej. Znowu uderzyłem w mikrofon. No ale przez to, że nie będzie grał za dużo, to będzie szło wolniej. No i będzie taką ścianą, nie do przejścia. Kogo my tu jeszcze mamy? Oskar. SMS-ik, fajnie. Tutaj jeszcze mamy tego Andera. Chcę, żeby był trochę szybszy. I no i fałszywe skrzydłowe, tak, fałszywe skrzydłowe, szybkość biegu, bardzo przyspieszenie ma, ale szybkości biegu małe. Jose Masia, z niego zrobię takiego naprawdę killera, mobilny napastnik, jak się nie mylę, mu dałem, albo napastnik kompletny, mobilny, bo jeszcze szybkość mu wzrośnie. I tak to wygląda. Lecimy dalej, nie zatrzymuj się, połowa sezonu za nami, jeszcze nie. Tutaj przeszedłem jeszcze do podsumowania moich transferów. 45 milionów najwięcej na Pau Torresa, ale myślę, że to pieniądze nie wydane w błoto, tak samo na Nuno Mendesa i na pozostałych piłkarzy. Naprawdę to nie są źle wydane moim zdaniem pieniądze. Zobaczycie, co będzie w trzecim sezonie. Może jeszcze kogoś tam dokupię. Na pewno kogoś dokupimy. Takiego może game changera wydam. Może całość pieniędzy na jednego zawodnika. Zobaczymy. Rzadko tak robię. Ale dobra. Najdroższym transferem Laporte do Barcelony 120, potem Silva do Bayernu. Tutaj widzimy trzy takie mega transfery, gotówka, a potem tak widzimy spokojnie, choć Reece James do Borussii Dortmund, a Luke Shaw, nie, Alba do Juventusu, realistycznie Saka do Atletico Madryt. Jak zawsze realistyczne transfery w FIFA są i będą. Przecież to realistyczne, Vardy City, Musso do Sevilla, to na taki spoko. I połowa sezonu za nami, jesteśmy na trzecim miejscu, tracimy zaledwie 5 punktów do Realu Madryt. Coś idzie nam bardzo dobrze w tym sezonie, zaledwie 2 porażki, 32 bramki zdobyte, 16 straconych. No w tym sezonie chciałbym awansować do Ligi Mistrzów i wygląda na to, że nam to się uda. Po połowie Lidze Europy zagramy z Lazio. No ale coś, tutaj w drugie miejsce. Patrz, ja wam pokazałem na koniec sezonu Ligi Europy. Nie wiem, przejdźmy do centrali składu. Tutaj Luis Suarez najlepszym strzelcem, potem Guedes, Gomez, Vaz. Prawy obrońca ma 7 goli, 4 asysty. On jest jakiś niesamowity, moim zdaniem. Naprawdę, Vaz, Daniel Vaz. Jeszcze 2 overall do przodu. No. Tutaj jeszcze ostatnie transfer w tym odcinku. Chciałem zabezpieczyć sobie też jeszcze przyszłościowy obronek. Wardiol, który jest naprawdę mega piłkarzem przyszłościowym, to się może mega rozwinąć. Właśnie z nim przeszedłem do negocjacji transferowej. Więc 15 milionów chcę FC Köln, ja mam 17, dałem 15. FC Köln chce 7 i Gabriela Paulista. No na to się nie mogłem zgodzić oczywiście. Daję wszystko. All in, wszystkie na stół, co nie? Kolejne bardzo długie negocjacje. Mogę to ukrócić, wiem. Przepraszam was, jeśli wam dla was jest to za długie. Kogoś tutaj starałem się dać. Chyba. Dlatego Hugo dałem, bo już niepotrzebny. I oni się zgodzili za trochę większą kwotę. No i mamy Guardiola. Wiem, że bardzo dużo zajęły dwie negocjacje w tym odcinku czasu. Mogło być to. Dobra, już nie będę powtarzał. Zamknij się i tyle. Lecimy.
No i jesteśmy w finale Pucharu Króla, gdzie zagramy z Sevillą i ja postanowiłem zagrać to spotkanie, więc będzie gameplay z tego spotkania. Zobaczmy, jak radziła sobie Valencia, te 4-1 z Sabadelle, potem 3-1 z Łeską, ćwierćfinale 2-0 z Realem Madryt, tutaj 6-1 w meczu z Granadą i gramy w finale z Sevillą. Czy uda nam się zgarnąć pierwsze trofeum? Zazwyczaj jak gram, to wygrywam, więc tutaj mój skład, bez jakichś większych zaskoczeń. Podstawowa jedenastka drużyny AA Stankiewicza, oby nie był na AA. Suarez, Gomez, Lee, Soler, Raś, Guedes, Gaia, Guates, Torres, Vaz i Silesen. Teraz zobaczymy skład Sevilli. Tutaj przywitanie, siemanko, siemanko, zaraz wam zrobimy klepanko. Sevilla, no jaki, bez szału. Nie, że bez szału, taki standardowy skład. Mają tego Musso, Klostermana mają z tych nowych, co widzę. A tak to reszta piłkarzy, których u nich była. No i pierwsza bramka w tym meczu, 36. Ta Suarez. Racić do Maximiliano Gomesa, ten wygrywa tutaj pojedynek z Amavim, strzela na 1-0 i Valencia obejmuje prowadzenie, które niestety trwało bardzo krótko, bo naprawdę akcja, kolejna akcja w tym spotkaniu i wyrównanie Sevilli, no coś trochę źle gram w obronie, widocznie dawno nie grałem i moja obrona, gra w obronie jest tragiczna, tutaj Suso ma piłkę, Ocampos. Strasznie dużo miejsca miał Ocampos i pa, tutaj pozwoliłem mu przejść, nie wiem co tym wasem zrobiłem. Ocampos, dośrodkowanie w pole karne i tutaj, nie wiem jak ta w ogóle bramka wpadła, że Coates tego nie przeciął, niestety 1-1. Druga połowa, tutaj kontra Valencji, Maximiliano Gomez czeka, Suarez będzie fajnie wybiegał, Suarez wybiega, jest szybszy od Fernando, Suarez, Luis Suarez w polu karnym, Suarez, co zrobi Kolumbijczyk, schodzi na prawą nogę, Suarez, 2-1. Co za wykończenie Kolumbijczyka, niesamowite. Ale niestety Sevilla znowu odpowiedziała. Mój znowu gra słabo bronię, Ennacer, Gomez i tutaj błąd. Silesen nie broń, 2-2. Ciągle obejmowałem w tym meczu prowadzenie, tym razem Sevilla wychodzi na prowadzenie. Kolejna ich akcja, Klosterman. No naprawdę tragiczna moja gra w obronie w tym meczu, Rakitic. El Nasser podaje do Matazo i tutaj nie wiem co zrobi Pau Torres, chyba bardziej go kontrolowałem, 3-2. I ostatnia akcja moja w tym meczu, Ander do Solera, Carlos Soler, nie, to jeszcze nie ostatnia, Gomez, Carlos Soler, Soler i strzela. I dlaczego w bramkarza, a nie w bramkę, naprawdę Soler, to była piłka meczowa. Indrisi, Sevilla, czy będzie 2-4? Mamy Loba, ale Soler wybija tą piłkę. Torres, Jose Gaya, Gomez, co zrobi Gomez? Podanie do Andera, Ander, prawa strona boiska, podaje do Oscara i niestety Oscar nie zdążył i przegrywamy finał Pucharu Króla 2-3. Niestety nie udało mi się wygrać. No, można powiedzieć trochę w błędy w obronie. Może jakbym przesymulował, to byśmy wygrali, ale ja chcę grać finały, więc niestety przegrywamy i nie zdobywamy swojego pierwszego trofeum w tej serii. Jak widzicie, sezon kończymy na bardzo wysokim drugim miejscu, co jestem bardzo zadowolony. Może w następnym sezonie przy jakimś naprawdę mega transferze kupimy jakąś mega gwiazdę, która sprawi, że drużyna będzie jeszcze lepsza. Popatrzymy o mistrzostwo, choć tak naprawdę no mam fajnych piłkarzy. Może kogoś na prawą stronę takiego mega bym kupił. Środek pomocy. Atak jest super, nie chcę go zmieniać. Guedesa też. Może środek pomocy. Racić na ławkę kogoś za niego mega albo za Solera. No nie wiem, bo naprawdę idzie nam fajnie. No widzę, Europy przegrałem od razu z Lazio w dwóch meczu, więc nie wiem czy wam to pokazałem, chyba nie i dlatego wam o tym mówię. No niestety, w dwóch meczu przegraliśmy. W pierwszym meczu było chyba 1-0. A w drugim było 3-3. Po dogrywce przegraliśmy jeszcze, więc to już w ogóle był dramat. No jeśli chodzi o centralę składu po tym sezonie, najlepszym strzelcem Suarez, ale drugie miejsce Damian, on miał Damian, Daniel Vaz. 13 goli w La Liga, 8 asyst. No chłop jest niesamowity, jak na prawego obrońcę. To zrobił mega wynik. Tak samo Guedes, naprawdę świetny sezon.
sezon i przejdźmy do overall. Tutaj do napastników, tym razem Gomez o 2, Suarez o 3. Patrzcie, jak się rozwija. Dwa sezony o 9 overalla. Wiem, że to jest mega transfer. Może kogoś właśnie na prawą obronę kupimy, jakiegoś mega piłkarza albo do środka pola. Może ja zrobię jakiś, może teraz zamiast się skupiać na małych transferach, po prostu wydać dużo gotówki na jednego piłkarza. Śmiało możecie pisać w komentarzach, zobaczcie ile mam budżetu, więc myślę, że mogę kupić jednego albo dwóch piłkarzy za 70-80 milionów, którzy z miejsca zrobią z tej drużyny jeszcze lepszą. Myślę, jakiś prawy pomocnik, lewy środkowy pomocnik, bo tak naprawdę, nie wiem, Silesen jest dobry, on ma bardzo dużo czystych kont, zaraz zobaczycie. No i piszcie śmiało w komentarzach kogo. Może Oyarzabala kupię. O, to by był transfer. Mam go na swojej liście. Oyarzabal. Ja go kupuję, jak nie zapomnę. To tyle w tym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia w następnym. Na razie.